Gender Transformative Education, czyli po naszemu edukacja zmieniająca pojęcie płci. Oznacza to kompletne przeoranie psychiki dzieci i młodzieży po to, aby stworzyć nowego człowieka, a ten ma zbudować nowe, globalne, komunistyczne społeczeństwo, oczywiście funkcjonujące pod zarządem globalnego kapitału. Główna funkcja i charakterystyka nowego systemu to hodowla niewolników, biorobotów przemysłowych Unii Europejskiej. Przemocą w rodzinie według najnowszych ustaleń tzw. specjalistów jest normalne wychowanie, wymagania, nauka własnej kultury, podtrzymywanie więzi rodzinnych. Nauczyciele mają się w to wtrącać i wprowadzać do szkół tzw. specjalistów, do rodzin tzw. specjalistów. Normalne relacje międzyludzkie, które są w szkole, czyli nauczanie, wymaganie wiedzy, sprawdzanie wiedzy, ocenianie, już zostało w wielu wytycznych przeznaczonych dla tzw. specjalistów opisane jako przemoc, przemoc psychiczna. W całości układu mają pilnować szkolni sygnaliści, oficjalni donosiciele do władz. Szkoła ma stać się centrum diagnozowania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych. My również bardzo dziękujemy i zapraszamy teraz o zabranie głosu pana Bartosza Kopczyńskiego, który przedstawi nam nową rolę szkoły w planach globalnych przekształceń społecznych. Pan Bartosz jest prezesem Towarzystwa Wiedzy Społecznej, publicystą i analitykiem złożonych systemów sterowania społecznego, badaczem globalizmu i pełnego spektrum idei kształtujących nasz świat, współtwórcą autorskiego programu sterowania państwem przez naród polski, koordynatorem Koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Zwykle występuję bez kartki, natomiast materia dzisiejszego wykładu jest na tyle istotna, że pozwolę ją sobie przygotować na piśmie to, co zamierzam wygłosić. Polska szkoła, tak samo zresztą jak wszystkie narodowe systemy edukacji na świecie, stała się polem zaciętej walki, której stawką jest rząd dusz kolejnych pokoleń Polaków. Nie chodzi tu tylko o lekcje religii, wybór lektur, rozmiar podstawy programowej, zadania domowe czy oceny. To są sprawy ważne, ale zaledwie wykonawcze w stosunku do całego zamierzenia, do którego przystąpił obecny rząd polski. To zamierzenie oznacza całkowitą likwidację szkoły, jaką znamy, budowę zupełnie innego systemu i przekazanie go do dyspozycji sił cudzoziemskich, niezwykle nieprzychylnych Polsce oraz wszystkim narodom. Obecne władze resortu od samego początku swojego urzędowania przystąpiły do konsekwentnego demontażu tego, co jeszcze działa w polskim szkolnictwie – nauczania przedmiotowego. Tempo tych zmian jest zawrotne, a ich zakres wielki, co wskazuje na to, że źródło leży poza Polską, że zapewne czekały przygotowane na dogodny moment, który właśnie nadszedł. Funkcjonariusze resortu nie kryją jednak, że to, co dokonuje się obecnie, jest zaledwie wstępem przed zmianą fundamentalną planowaną na rok 2026. Należałoby spytać te osoby, jaki jest właściwie powód tej kolejnej rewolucji i kto im dał legitymację do tego, aby po raz kolejny dokonywali wielkiej operacji na polskim narodzie. Rewolucji oświatowych przez ostatnie 35 lat przeżywaliśmy wiele i zawsze było to bolesne. Dlaczego znowu chcą robić to, za co naród znienawidził poprzednie ekipy? Dlaczego znów chcą wywracać nasz świat do góry nogami? Trudno spodziewać się szczerej odpowiedzi. Na szczęście mamy wyraźne dowody pokazujące, jaka jest przyczyna tej nowej rewolucji, kto ją wszczyna i w czyim interesie. Powodem są plany przemiany Unii Europejskiej w państwo federalne, które pochłonie niepodległość obecnych państw członkowskich, w tym Polski. Najważniejszym elementem federalnej Unii ma być Europejski Obszar Edukacyjny, czyli unijny zarząd wszystkich placówek edukacyjnych, nauczycieli i dzieci. Ma on powstać w 2025 roku, a już rok później, według planów ministerstwa, ma pochłonąć też polską szkołę. Jednak Unia Europejska to nie jest najwyższe piętro. Nad nią leży jeszcze wyższy porządek globalny, wyznaczany przez ONZ, noszący nazwę Zrównoważonego Rozwoju, znanego również jako Agenda 2030. To globalna strategia rozwoju polegająca na podporządkowaniu wszystkich zasobów ludzkości, jej mocy produkcyjnych i narodów pod jeden globalny zarząd. Główne ramy obecnych zmian w edukacji w Polsce wyznaczają więc
ONZ, UNESCO, UNICEF i WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. Natomiast Unia Europejska jest instytucją wykonawczą, a jednocześnie pionierem zmian. Przy tej okazji bowiem w Europie i w Polsce także prowadzony jest wielki eksperyment socjotechniczny, którego obiektem i ofiarami są nasze dzieci. Dotąd polska szkoła nie odbierała rodzicom wpływu na ich dzieci, nie odbierała wolności osobistej i szans życiowych, tylko przeciwnie. Starała się to wszystko wzmacniać i rozwijać. Szkoła jeszcze na razie jest instytucją wiedzy według najlepszych wzorców greckich, rzymskich, średniowiecznych i nowożytnych, pomimo tych wszystkich zniekształceń, o których mówiła poprzednia prelegentka. Człowiek, dziecko, przychodzi do szkoły i w miarę jak wzrasta, uczy się wiedzy ludzkości, aby jako człowiek dorosły mógł być dojrzały, aby nie był pasożytem, ale mógł twórczo i wydajnie pracować, utrzymywać siebie, tworzyć naród i państwo. Szkoła dziś jeszcze nie narzuca uczniom i ich rodzinom światopoglądu swojego ani polityki władzy. Szkoła dziś jeszcze nie zarządza całym życiem dziecka i dorosłego. Szkoła na razie jeszcze daje wiedzę dziecku po to, aby dorosły mógł być wolny, czyli postępować według własnej woli. To jednak ma się zmienić już za 2 lata. Projekt globalno-unijny, w którym rząd polski zamierza wziąć udział, odwraca rolę szkoły. Szkoła nie ma być już dla ludzi, lecz na odwrót, ludzie dla szkoły. Nadchodzący system nie będzie miał na celu wyposażyć ludzi w wiedzę, lecz na odwrót, zadbać, aby ludzie wiedzy nie mieli. Człowiek będzie wiedział tylko to, co wyznaczy mu system i ani słowa więcej. I tylko w tym celu, aby być użytecznym dla systemu. Umiejętności podstawowe na poziomie podstawowym. To są cytaty zaczerpnięte z dokumentów unijnych i globalnych. Umiejętności podstawowe na poziomie podstawowym. To będzie poziom narzucany i wymagany przez nową szkołę po zmianach. Unia Europejska i Europejski Obszar Edukacyjny zostały wyznaczone do pilotażu wzorcowego wdrażania globalnej polityki edukacyjnej przyjętej na szczycie ONZ Transforming Educational Summit we wrześniu 2022 roku. Nosi ona znamienną nazwę Gender Transformative Education, czyli po naszemu edukacja zmieniająca pojęcie płci. Oznacza to kompletne przeoranie psychiki dzieci i młodzieży po to, aby stworzyć nowego człowieka, a ten ma zbudować nowe, globalne, komunistyczne społeczeństwo, oczywiście funkcjonujące pod zarządem globalnego kapitału. Wszystkie naturalne relacje międzyludzkie, takie jak rodzina, naród i własność prywatna, mają zostać zmienione. Zostały bowiem przez globalnych planistów uznane za szkodliwe stereotypy, które nie pozwalają na budowę globalnego komunizmu. Dlatego w ramach strategii edukacyjnych, które mają panować także w Polsce, planuje się wychowanie genderowo-równościowe od przedszkola przez cały okres edukacji, a ma ona trwać do 64 roku życia. Edukacja przez całe życie. Dzieci w przedszkolach i podstawówkach będą poddane sztucznemu zacieraniu różnic między płciami, tak jak już teraz jest to w Skandynawii. Cała wiedza szkolna i cały język zostaną przerobione na neutralne płciowo i wszędzie zostaną wprowadzone parytety płci na wszystkich kierunkach kształcenia. Szkoła zamiast uczyć mądrości będzie wmawiać ludziom, że różnice biologiczne między kobietą i mężczyzną to konstrukt społeczny oraz zachęcać do kreatywnych zmian własnej tożsamości. Tak już się dzieje w wielu krajach na Zachodzie. Szkoła na razie jeszcze uczy młodych ludzi, jak używać wiedzy do swoich potrzeb, jak zmieniać świat, aby nie szkodzić, a korzystać. Nadchodzący system będzie zaś uczył ludzi, że mają płynnie dostosować się do każdej zmiany narzuconej przez jakąś cudzoziemską władzę. Szkoła i nauczyciele będą na nich wpływać tak, aby zmieniali swoje naturalne zachowania i sposób myślenia. To nie będzie już szkoła wiedzy, lecz szkoła myśli i czynów. Uczniowie takiej szkoły odrzucić mają te myśli i te czyny, które wynikają z ich osobistych potrzeb i interesów narodu, a w to miejsce mają przyjąć te myśli i wykonywać te czyny, które narzuci im globalno-unijny system pod hasłem zrównoważonego rozwoju lub jakiejś innej wymyślonej polityki. Nowy model edukacji maskowany jest pięknymi hasłami. Edukacja dla wszystkich, edukacja wysokiej jakości, nowa kultura edukacji, edukacja inkluzyjna, pełen rozwój potencjału każdego dziecka, zaspokajanie wszystkich potrzeb. Warto przyjrzeć się, z jakich puzli składa się ten obraz. Edukacja włączająca, którą propaganda przedstawia jako szansę dla dzieci niepełnosprawnych na edukację wysokiej jakości. W rzeczywistości uczniowie niepełnosprawni są zawsze poszkodowani w szkołach masowych, o czym mówią sami autorzy tej koncepcji i ich badania.
Edukacja włączająca polega na włączeniu do zwykłych rejonowych szkół wszystkich osób z rejonu, niezależnie od schorzeń, zaburzeń i ograniczeń. Włączenie obejmuje również niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, upośledzonych, zaburzonych psychicznie, niedostosowanych społecznie, imigrantów bez znajomości języka. Szkoły specjalne mają zostać faktycznie zlikwidowane, to znaczy zamienione na centra doradczo-szkoleniowe. Ich funkcje przejmą zwykłe szkoły, które staną się szkołami specjalnymi i w tym celu będą się musiały dostosować. Projektowanie uniwersalne, czyli główna metoda zmiany zwykłych szkół nauczających wiedzy w szkoły specjalne, przygotowujące do życia na podstawowym poziomie. Wszystkie treści nauczane i wymagane od uczniów będą musiały być dostępne dla wszystkich. Pamiętać jednak należy, że w edukacji włączającej są również osoby zaburzone, niepełnosprawne intelektualnie i cudzoziemcy. Szkoła dostosuje się do ich możliwości i wszyscy inni uczniowie też będą musieli. To oznacza obniżenie poziomu intelektualnego polskich uczniów do rejonów przedszkola. Ocena funkcjonalna, czyli sposób oceniania i prowadzenia każdego dziecka aż do dorosłości. W tej chwili obecna szkoła przyjmuje w swoich progach dzieci i nie ocenia ich z góry. Nauczyciel zaczyna nauczanie i po jakimś czasie przeprowadza sprawdzian wiedzy i ocenia, ile uczeń się nauczył. Osobną kwestią jest ocena z zachowania wystawiana co pół roku. Ma jednak być inaczej. W nowym systemie każde dziecko ma zostać ocenione na początku, zanim zdąży się czegoś nauczyć. Oceniana będzie jednak nie wiedza, ale człowiek. Całe życie dziecka, jego możliwości, ograniczenia, co lubi, jak się zachowuje. Nie tylko w szkole, ale też poza szkołą i w domu. Oceniane będą relacje rodzinne, światopogląd i religijność rodziców. Ocena funkcjonalna wywodzi się ze szkolnictwa specjalnego i stosowana jest obecnie do dzieci, z którymi niemożliwa jest standardowa komunikacja ze względu na zaburzenia lub ograniczenia. Ma jednak objąć wszystkich. Składa się z dwóch części: analizy funkcjonalnej i programu wsparcia. Analiza funkcjonalna to dokładne rozpoznanie wszystkich przejawów życia dziecka w 9 aspektach i wprowadzenie danych o dziecku i jego rodzinie do systemu. Korzysta się z testów, formularzy, obserwacji, wywiadów. Następnie system generuje raport wynikowy, a algorytm sztucznej inteligencji, oczywiście, dobiera odpowiedni program wsparcia z elementów dostępnych w aplikacji. Dalej realizuje się ten program w ten sposób, że młody człowiek znajduje się pod stałą kontrolą specjalistów. Dokonują oni stałej ewaluacji programu wsparcia i wpływają na zachowanie ucznia w szkole i w rodzinie. Dają bowiem wskazania rodzicom i kontrolują ich wdrażanie. Tak ma być. Ocena funkcjonalna polega więc na tym, że system za pomocą swoich diagnostów, tak są określani nauczyciele w tym nowym systemie, bierze człowieka, ocenia jego życie, porównuje ze swoim własnym wzorcem i przez kilkanaście lat zmienia życie tego młodego człowieka tak, aby pasował do wzorca. Stan wyjściowy, czyli naturalny stan dziecka sprzed interwencji specjalistów, nazwany został zaburzeniami, a stan docelowy, wyznaczony przez system, określony jest jako dobrostan. Program wsparcia jest zaś przesuwaniem ucznia od zaburzeń do dobrostanu. Wzorzec dobrostanu został określony przez WHO i obejmuje m.in. zdrowie seksualne, zdrowie reprodukcyjne, zdrowie psychiczne, gender. Tak więc szkoła będzie przesuwała człowieka od normalności, w której wyrósł, do seksualizacji, aborcji i korekty płci, a jeśli natrafi po drodze na przeszkody, na przykład wychowanie rodziców, będzie je usuwać bohatersko jak zwykle. Profil absolwenta i absolwentki aktualnie znajduje się w konsultacjach społecznych. Jest to ogólny wzór, do którego nowa szkoła będzie dorabiać uczniów. Dotąd jest tak, że szkoła ma podstawę programową, czyli obiektywną wiedzę ludzkości. Szkoła jej naucza, a potem ocenia pracę ucznia na świadectwie. W nowym systemie szkoła najpierw stworzy profil swojego absolwenta, a potem będzie uczniów dostosowywać. Profil będzie jeden, ogólny, unijny, poza tym będą podprofile branżowe. W różnych rodzajach szkół mogą być różne profile. Profil ma powstać oficjalnie w procesie konsultacji społecznych, faktycznie będzie wypełniał oczekiwania jakichś interesariuszy, podmiotów załatwiających jakieś interesy za pomocą szkoły. Najważniejszymi interesariuszami będą globalne korporacje działające w Unii, zamawiające sobie pożądaną siłę roboczą. Tak ludzie są określani w dokumentach unijnych, jako siła robocza. Profil absolwenta ściśle jest związany z oceną funkcjonalną. W jej ramach ma powstać program tranzycji na rynek pracy.
użycie tego słowa jest ciekawe. Tranzycja na rynek pracy, czyli szkolenia zawodowego. Około 12 roku życia ma następować kwalifikacja zawodowa, podczas której specjaliści szkolni wyznaczą dziecku jego przyszły zawód. Kształcone będą tylko umiejętności praktyczne z pominięciem teorii i wiedzy ogólnej. Następnie taki absolwent ma trafić do zatrudnienia na zasadzie pracy chronionej. Pracodawcy mają dostawać od państwa dopłaty za niskie kwalifikacje pracowników. Biorąc pod uwagę zainteresowanie lewicy sex workingem i traktowanie prostytucji jako zwyczajnej działalności zarobkowej, należy zadawać w ramach konsultacji pytanie, czy zostanie opracowany profil sex workerki i sex workera przeznaczony dla polskich uczniów. To brzmi co prawda dzisiaj jak tani żart, ale przyzwyczajmy się, że to może być rzeczywistość. W Niemczech podobno już tak jest. Ocenianie kształtujące, to jeżeli chodzi o profil absolwenta, o tym będzie więcej mówił dr Barciński. Ocenianie kształtujące to zasadnicza metoda edukacji włączającej, wywodząca się, jak większość najnowszych rozwiązań, ze szkolnictwa specjalnego. Od ponad 20 lat próbowano ją wprowadzić do polskich szkół na zasadzie innowacji pedagogicznej bez większego powodzenia. Metodyka ta jest nie do pogodzenia z normalnym nauczaniem. Polega bowiem na uniwersalnej procedurze lekcji, która udaje kreatywność i wymusza aktywność uczniów. Jest to jednak zawsze aktywność systemowa. Każdy uczestnik lekcji zawsze jest zagospodarowany przez procedurę, która wyznacza każdemu jego miejsce i cele. Wiedza traktowana jest jako pretekst do wdrażania uczniów do procedury. Na każdym kroku następuje redukcja wiedzy przedmiotowej do minimalnych pojęć. Likwiduje się myślenie przyczynowo-skutkowe, zastępując je słowami kluczami. Uczniowie są utwierdzani w fałszywym przekonaniu, że są mistrzami oraz uzależniani od pozytywnych bodźców kierownika procedury. Na końcu procedury uczeń nie umie niczego konkretnego poza ogólnym kierunkiem rozwoju, zawsze pod kierunkiem specjalistów. Procedura obejmuje uczniów różnorodnych, więc tak samo wybitnych, jak i niepełnosprawnych intelektualnie. Dla wszystkich jest ten sam wzór, zgodnie z projektowaniem uniwersalnym. Ocenianie kształtujące jest więc praktyczną tresurą wykonawców procedur, zgodnie z profilem absolwenta, dostarczonym przez interesariuszy, oczywiście tych globalnych interesariuszy. Cyfryzacja edukacji posiada dwa aspekty: cyfryzacja wiedzy i cyfryzacja zarządzania ludźmi. Cyfryzacja wiedzy to eliminacja nauczycieli ze szkoły. To się już dzieje na skutek celowej polityki kadrowej. Problem ten istnieje w całej Unii, co wskazuje na jego celowość. Nauczyciele starzeją się, odchodzą z zawodu, chorują, umierają, ale nie robi się niczego, aby zachęcić nowych. Przeciwnie, robi się wszystko, aby ich zniechęcić. Celem tego działania jest eliminacja kontaktu międzypokoleniowego, kontaktu międzyludzkiego, kontaktu młodych ludzi z zaawansowaną wiedzą. Każda taka relacja, naturalna relacja międzyludzka, jest zwalczana przez system globalno-unijny, bo wytwarza organiczne struktury społeczne, takie jak naród. Dzięki takim właśnie strukturom narody mogą rządzić się same. Natomiast system globalno-unijny dąży do tego, aby przejąć całe sterowanie. Zamiast kontaktu ucznia z nauczycielem wysuwa się cyfrową platformę edukacyjną, która zawiera wiedzę wybraną i tendencyjną. Zamiast nauczyciela fachowca ma zostać podstawiony opiekun świetlicowy po krótkim przeszkoleniu. Poza tym platformą można sterować zdalnie, a nauczycielem i uczniem nie można sterować zdalnie. Dlatego system usuwa nauczycieli i zastępuje ich aplikacją, żeby kontrolować, co wiedzą i czego uczą się uczniowie. Docelowo wszystkie krajowe platformy edukacyjne mają zostać połączone w jeden system zarządzany na poziomie UNESCO. Prace już trwają, zajmuje się tym 20-osobowa Rada Specjalistów. Cyfryzacja zarządzania ludźmi w ramach Europejskiego Obszaru Edukacyjnego polegać będzie na indywidualnych kontach edukacyjnych, które będzie miał każdy człowiek przez całe życie, od przedszkola aż do śmierci. Będzie to rejestr działań edukacyjnych i wiedzy, której się nauczył. Będą tam zapisywane uprawnienia do szkoleń przyznane przez system. Będą zapisywane mikropoświadczenia ukończenia kursów, potrzebne, aby działać w systemie. Będzie to w końcu czarna skrzynka człowieka, ponieważ na koncie będzie rejestrowane całe jego życie edukacyjne i pracownicze. Dzięki temu system będzie w każdej chwili mógł człowieka odnaleźć, stwierdzić jego status i wykorzystać jako siłę roboczą w tym miejscu i w tym czasie, gdzie będzie najbardziej potrzebna. Mobilność edukacyjna i pracownicza polega na przenoszeniu zasobów ludzkich w ramach Unii Europejskiej.
Mobilność edukacyjna określa kwoty uczniów przemieszczanych. Do 2030 średnia unijna ma osiągnąć następujący poziom mobilności. 25% studentów, 15% uczniów szkół zawodowych, 20% uczniów pozostałych, w tym podstawowych. Mobilność może mieć formę fizyczną, cyfrową lub mieszaną, trwałą lub czasową. Szczególną wagę Unia Europejska przyjmuje do mobilności nauczycieli i pracowników naukowych pomiędzy krajami Unii. Możliwość przemieszczania nauczycieli z kraju do kraju ma być głównym sposobem radzenia sobie z brakami kadry. To się nazywa drenaż mózgów. Zostaną zbudowane specjalne struktury przemieszczania i przesiedlania ludzi. Do mobilności zostaną też włączeni wielokulturowi imigranci spoza Unii Europejskiej, głównie krajów islamskich. Mobilność edukacyjna ma się płynnie łączyć z mobilnością pracowniczą, co oznacza przemieszczanie siły roboczej. Zarządzanie systemem edukacji przejdzie pod zarząd Komisji Europejskiej. Będzie ona decydować o szkoleniu nauczycieli, awansach zawodowych, zarządzaniu kadrą, zarządzaniu placówkami wszystkich szczebli. Przedszkola, szkoły wszystkiego rodzaju, nawet uczelnie będą placówkami unijnymi. Będziemy mieli unijne uczelnie wyższe, nie polskie, tylko unijne. Także ocenianie uczniów i wydawanie świadectw polskim uczniom, nie tylko polskim, w ogóle wszystkim w Europie, znajdzie się pod kontrolą pani von der Leyen. Edukacja obywatelska to przykład nowego przedmiotu nauczania. Docelowe przedmioty zostaną zlikwidowane, a na ich miejsce wprowadzone nowe, przekrojowe, nie dające żadnej samodzielnej wiedzy. Przedmiot edukacja obywatelska docelowo posłuży likwidacji tożsamości narodowych i wychowaniu w tożsamości unijnej. Będzie to połączone z silną promocją zrównoważonego rozwoju oraz wszystkich aktualnych tzw. wartości europejskich. Edukacja zdrowotna obejmie tzw. zdrowie fizyczne i psychiczne. Docelowo obejmie również manipulację psychiczną w celu uzależnienia od systemu wsparcia psychicznego i psychoterapii. Obejmie też edukację seksualną typu B według standardów WHO. Do szkół zostanie wprowadzona seksualizacja, instruktaż antykoncepcji, aborcji i otwartych zachowań seksualnych. Pod pozorem wiedzy o zdrowiu nastąpi systemowa deprawacja i molestowanie seksualne polskich dzieci przez szkoły. Przedmiot będzie obowiązkowy. Cel tego jest jasny. Zdewastowanie umysłów dzieci i młodzieży w taki sposób, żeby nie byli w stanie nawiązywać normalnych relacji międzypłciowych, rodzinnych, seksualnych, żeby zburzyć rodziny. To ma być program nauczania szkoły. Wsparcie psychiczne całkowicie zmienia znaczenie. Staje się sterowaniem ucznia, rodziny i nauczyciela przez system. Tu nie chodzi więc o zdrowie psychiczne uczniów, lecz o ich kontrolę. Pod pretekstem ochrony małoletnich przed przemocą i molestowaniem wprowadza się kontrolę systemową nad nauczycielami, uczniami, rodzicami i wzajemnymi kontaktami. Nauczyciel ma obserwować uczniów i donosić do specjalistów podejrzenia przemocy w rodzinie. Przemocą w rodzinie według najnowszych ustaleń tzw. specjalistów jest normalne wychowanie, wymagania, nauka własnej kultury, podtrzymywanie więzi rodzinnych. Nauczyciele mają się w to wtrącać i wprowadzać do szkół tzw. specjalistów, do rodzin tzw. specjalistów. Ale dla tych samych specjalistów zagrożeniem dla uczniów są również sami nauczyciele. Normalne relacje międzyludzkie, które są w szkole, czyli nauczanie, wymaganie wiedzy, sprawdzanie wiedzy, ocenianie już zostało w wielu wytycznych przeznaczonych dla tzw. specjalistów opisane jako przemoc, przemoc psychiczna. Uczniowie będą buntowani przez specjalistów, tak zwanych specjalistów. Ja odróżniam prawdziwych specjalistów od tak zwanych specjalistów. Używają niestety tych samych nazw przed nazwiskami, co utrudnia rozróżnienie jednych i drugich. Więc uczniowie będą buntowani przez tak zwanych specjalistów zarówno przeciw własnym rodzicom, jak i nauczycielom. Całości układu mają pilnować szkolni sygnaliści, oficjalni donosiciele do władz. Szkoła ma stać się centrum diagnozowania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych. Specjaliści szkolni mają stale prowadzić badania przesiewowe stanu psychicznego uczniów i grona pedagogicznego według standardów WHO. A tam wszystko, co normalne, jest traktowane jako zaburzenie. I wszystkie dane z tych wszystkich badań, z oceny funkcjonalnej, ze wsparcia psychicznego i z cyfryzacji mają być udostępniane podmiotom spoza kraju. Przede wszystkim Komisji Europejskiej, ONZ, WHO i innym globalnym instytucjom. Budowany system ma swój pierwowzór. Sowiecki system edukacyjny, stworzony pod rządami Stalina przez Antona Makarenkę.
Tam też dbano o całościowy rozwój uczniów dla potrzeb nowego sowieckiego społeczeństwa. Głównym zarządcą tamtego systemu, który jest wzorcem dla obecnego unijnego, była czeka, czyli zwyczajka, założona przez Dzierżyńskiego, Policja Bezpieczeństwa. Jeśli zamiary rządu zostaną zrealizowane, Polska znajdzie się właśnie pod rządem takiego systemu, tworzonego właśnie przez Unię Europejską i to będzie de facto zaborem sprawowanym przez Komisję Europejską. Główna funkcja i charakterystyka nowego systemu to hodowla niewolników, biorobotów przemysłowych Unii Europejskiej. Dlatego właśnie usuwa się pytanie, dlaczego i po co, a zastawia się co i jak. Biorobot ma wykonywać procedurę, ma być mobilny, ma być kontrolowany i kontrolowalny i nie ma się buntować i przyjmować z radością i bez sprzeciwu to, co jest mu dane. Karmę z robaków, nowe miejsce zamieszkania, 15-minutowe miasto, nie będziecie mieli wszystkiego, nie będziecie mieli niczego, będziecie szczęśliwi. To jest nowy system wychowania i cel tego nowego systemu wychowania i edukacji. Należy ze wszystkich sił powstrzymać te prace i cofnąć te zmiany, które już zaistniały. Powyższą wiedzę można sprawdzić w następujących źródłach. Dokumenty Europejskiej Agencji do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Dokumenty szczytu Transforming Educational Summit. Europejski Monitor Kształcenia i Szkolenia za lata 2022 i 2023. Polecam wszystkim sprawdzić te źródła i zobaczyć, co tam jest napisane. Ja się na tym właśnie opieram. Oraz opracowania na stronie www.wtowarzystwie.pl. I chciałbym na końcu wskazać na możliwe sposoby przeciwdziałania. Do obecnej koalicji rządzącej. Wszystko, co teraz robi, jest jednoznacznie, jeżeli chodzi, wypowiadam się o pewnym aspekcie działania obecnej koalicji rządzącej, o aspekcie w ramach resortu edukacji. Wszystko, co tam jest w tej chwili robione, jest jednoznacznie złe, ale również dobrze nam znane. Niczego nie zdołają ukryć pięknymi słowami. Wiemy, co robią, wiemy, dlaczego to robią, wiemy, z czyjego polecenia i na czyją rzecz działają. Żadne ich działanie nie zostanie zapomniane. Gdy naród odzyska kontrolę nad państwem, cofnięte zostanie wszystko, co wprowadzili. Nic z tego nie zostanie. Do obecnej opozycji, aby zechciała się dowiedzieć, co się naprawdę dzieje i podjęła wszelkie działania, aby to powstrzymać. Prawne, medialne, społeczne. Należy wywierać presję na obecną opozycję, aby zabrała głos w tej sprawie, a gdy powróci do władzy, aby natychmiast cofnęła to, co już wprowadzono. Do szerokiej opinii publicznej. Każdy, kto ma tę wiedzę, niech przekazuje ją dalej wszystkim, którym zdoła. Niech każdy według swoich możliwości wywiera presję na rząd, aby to zatrzymał. Niech każdy, kto może, używa wszystkich sposobów niezabronionych przez prawo, aby utrudniać i powstrzymywać obecne zmiany w edukacji, aż do władzy przyjdą patrioci i przywrócą polski porządek. Do nauczycieli i rodziców. Nie ufajcie oficjalnym tłumaczeniom. Uważajcie na wszystkie nowe rzeczy w szkołach. Utrzymujcie to, co jest najważniejsze, co jest istotą szkoły. Nauczajcie wiedzy obiektywnej. Wymagajcie wiedzy obiektywnej. Oceniajcie sprawiedliwie. Nawet jeżeli nie każą wam tego robić lub jeżeli wam będą tego zabraniać. Kierujcie się polską podstawą programową sprzed redukcji. Sami zadbajcie o edukację waszych uczniów i waszych dzieci, nawet jeżeli system będzie robił coś innego. Przedstawiłem państwu tutaj najważniejsze wątki. Więcej szczegółów oraz cały szeroki obraz naszej obecnej sytuacji, a także rady praktyczne znajdą państwo w publikacji pod tytułem Poradnik Świadomego Narodu Szkoła Dom Przyszłość, która niebawem ukaże się na portalu www.wtowarzystwie.pl. Dziękuję bardzo.